Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dzisiaj trochę o ideałach. Ideały są niczym gwiazdy. Nie uda ci się ich dotknąć. Ale tak jak marynarz na bezkresnym oceanie, możesz je obrać za przewodników i dzięki nim dotrzeć do celu. Karl Schurz. Dokładnie. Często sami chcemy być idealni, dążyć do ideału. Chcemy zacząć realizowanie celu albo wypuścić na światło dzienne jakiś projekt, kiedy jest idealny. Ale tak naprawdę, czy on kiedykolwiek będzie idealny? Myślę, że nie. A być może warto podejść do tego w ten sposób, że każdym dniem będziesz go udoskonalać. Ale już w praktyce, bo jeżeli pozostawisz go w sferze projektu, w sferze tych początkowych działań, a nie dasz mu możliwości konfrontacji ze światem, to nigdy tak naprawdę nie będzie idealny. Więc należy dać szansę swoim działaniom, żeby stawały się tymi ideałami. Z drugiej strony pytanie, czy chcesz, żeby wszystko, co cię otacza, było idealne? Ale ten cytat można jeszcze też zinterpretować w odniesieniu do twoich celów i do osób, które już osiągnęły coś takiego, co ty chcesz zrealizować. Bo właśnie możesz naśladować kogoś. Ktoś dla ciebie może być wzorem, ideałem. Tylko też pamiętaj, że nie chodzi o to, żebyś ty był taki sam jak osoba, która to już osiągnęła. Chodzi o to, żeby była dla ciebie wzorem. Może trochę takim niedoścignionym, ale żeby stanowiła dla ciebie taką inspirację i taki drogowskaz, jak możesz działać, postępować, żeby stawać się coraz lepszym, żeby osiągać zamierzone cele. To też jest trochę tak jak w wyznaczaniu celów. Zastanawiasz się, kto może być twoim partnerem biznesowym. Czyli tutaj w rozumieniu osoba, która już osiągnęła dany cel, i może cię wesprzeć w realizacji tego celu, dając ci wskazówki, na co możesz uważać, na jakie rzeczy nie powinieneś tracić czasu. To też jest takie wzorowanie się na tych ideałach. Chociaż czy tak naprawdę ideały istnieją na tym świecie? Wydaje mi się, że nie. A tak naprawdę to, co jest niewiadomą, takie pewne niedoskonałości, coś, co może można jeszcze poprawić, ulepszyć, to jest pociągające, to jest ciekawe, a nie coś, co już jest doskonałe, idealne i nie można z tym więcej nic zrobić. I twoje dążenie do realizacji celu powinno być takim trochę ściganiem ideału, ale nie w myśl tego, że to ma być idealne, to ma być bez żadnych poprawek. Nie. Każdego dnia możesz dążyć, ulepszać, poprawiać, i czuć z tego tytułu satysfakcję i zadowolenie. A na osobach, które być może w twoim mniemaniu są ideałami, po prostu się wzorować. Sprawdzać, co oni robili, że osiągnęli dany cel, jak działali. I ty te działania możesz wdrażać u siebie. Obserwować ich. Niech będą dla ciebie właśnie takim drogowskazem. Niech pokazują ci właściwy kierunek, którym ty możesz iść, ale tak naprawdę sama droga i przejście będą twoje. Myślę, że warto tak na to spojrzeć. Trzymam kciuki. Cześć.